Witam wszystkich, tu Hikomikos. Właśnie gramy sobie w Let's Go Pikachu. Jestem na statku Świętej Alny. Przy okazji jestem w łóżku, bardzo chory. Mam zapalenie zatok, kaszel, gorączkę, ból głowy i jeszcze wszystko inne, co mogłem mieć. Nie wiem, jak dzisiaj pójdę do pracy i czy pójdę w ogóle. Mam nadzieję, że poczuję się trochę lepiej wieczorem. Wziąłem tak. Tabletki, spraye do nosa, odszukacze. Mam w ogóle całe zatkane lewą stronę, całą zatkaną. Ale na szczęście moje ręce są sprawne. Mogę trzymać Pokeball. Mogę robić to jedną ręką. Nie muszę wstawać z łóżka, żeby móc grać boksy. Także chociaż tyle. Jedyne co, to trochę głodny jestem, ale nie mam ochoty nic jeść, bo mnie tak gardło boli, że masakra. Na dole mam jeszcze kilo pomarańczy, to chyba sobie z nich sok zrobię i tyle będzie z mojego jedzenia. Sok z miałuszem, jak wypiję. Mam trochę miodu, będzie kozacki. A bo ja używam bezsensownego double kicka, który nic nie daje. Lamar został pokonany. Oh yeah. Zobaczmy, co tu jest. Nugget, 5000 hajsy wpadło. Słuchajcie sobie. Czy byłeś już w Go Parku, kompleksie w Fuchsia City? Tam można spotkać wiele rzadkich Pokemonów. My sobie pójdziemy niedługo, bo będziemy przesyłać Pokemony z Pokemon Go do Let's Go Pikachu. Hej Hikomikos, chodź tutaj. Kapitan jest na górze. Nauczył mnie sekretnej techniki. Ej, to ja tam muszę iść. Ale zanim tam pójdziemy, zmieśćmy się w pojedynku. Się chciałem wrócić chyba tam na górę. Trochę ekspa wpadło. O, Eevee mnie rozwali. Ło, kocham cię Pikachu. Jedno HP ci zostało. Dostaniesz nagrodę w malinkę za to, że tak się starasz i powstrzymujesz.
nie użył. A my użyjemy Payday. Chociaż miałem zostawić to chyba na kapitana, co nie? Dobra, to ja zanim tam pójdę. Czekajcie, Pikachu coś ma. No jak się czujesz? Jest dumny. Świetnie. Idziem cię tutaj. Obiecana malinka, obiecana malinka. Damy ci... Proszę, malinka obiecana. Jest radość, to świetnie. Pikachu, chodź. Nie, nie idziemy tam na razie. Idziemy tam do kapitana, a potem pójdziemy tam. Hiko, co ty wymyślisz? No mówi, że coś tu śmierdzi? Nie powinieneś tu zaglądać. Co? Mówi się okropnie. Ta choroba morska mnie wykończy. Aha, co dlatego mi się czuł tak źle, że śmierdzi tu coś. Dziękuję, czuję się teraz lepiej. Chcesz ode mnie, chcesz się poznać specjalną technikę? Pikachu wygląda, że jest gotowy, żeby poznał atak. Co? Czy naprawdę się nauczyć tego? Dobra, w takim razie pozwolę ci poznać specjalną technikę. Chodź ze mną, młody przyjacielu. Teraz patrz uważnie. Widzisz to drzewo? Haja! Pikachu nauczył się sekretnej techniki chop down, czyli cięcia. Uhu, naprawdę nauczyłeś się. No. To teraz dasz radę pójść do Vermilion City? Juh. Dobra, damy radę. Idziemy jeszcze tam na... tego statku! Czy grafika bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się to morze, jest takie piękne. Nie, ta woda super.
Jest! 3 pineapy! Ja pamiętam, że jak grałem w Redy, to mieliśmy taką teorię ze znajomymi, że jak dłużej zostaniemy na statku, to popłyniemy do innego regionu łapać inne Pokémony. I próbowaliśmy wszystkiego, żeby zostać jakoś na tym statku, ale nam nie wychodziło. Minął cię statek? Po co tam szłaś? No i taka podpowiedź! Chodź tutaj, Hiko! Chodź tutaj! Tylko cię lider sali! Ale najpierw zakupy! Żeby znowu create ball, żeby w razie czego móc zacząć shiny hunting, fajne. Chyba potrzeba nam wizyty w centrum Pokémon. Tak, bo Pokémony nasze są trochę słabe. Jeśli chodzi o ich punkty życia. Czy zagadamy z tym wędkarzem w centrum Pokémon, czy nie ma dla nas jakiejś wędki? Coś mi świta, że w tym mieście się dostawało jakąś wędkę. Na robota, udało ci się przyciąć drzewo. Pamiętam, jak się męczyłem z tym w grze. Oła. Czemu się świecą na niebiesko i czerwono? To nie jest miejsce dla dzieci, nawet z dobrymi Pokémonami. Ty, bo ja zepsułem tę myszkę, czekaj. Dobrze jest. Magnemite, tak poza tym jest teraz taki event w Pokémon Go, że to... Shiny Magnemite się respią, ale... Nici z mojego wychodzenia z domu. Chyba, że po leki do apteki. Nie, co to mogę zobaczyć na tym
telefonie, czy jest jakiś Pokémon w Pokémon Go. Odebrać prezenty mogę. Flagma tylko się pojawiła. I kurde, jest rajd na Shinxa. 17 minut. Nie, na pewno nie pójdę. Chociaż jest blisko, bo... 5-10 minut spacerku. Strasznie dużo Pikachu i Eevee. Tak samo Pokémonów, które występują w wersji Shiny Pokémon Go teraz. W związku z premierą, nie. Let's go Pikachu, let's go Eevee. Wiecie co? Tak się zastanawiam, bo jak są fajne sceny walki, to są takie animowane, przejścia i tak dalej. Jak dochodzi do ataku, animacja się zatrzymuje i jest tylko takie, wiecie, spojrzenie na te dwa Pokémony. A właśnie, nie skończyłem. A jak właśnie atakuje, to jest spojrzenie na dwa Pokémony i nie ma żadnych animacji. Czemu? Czy mogłyby się te animacje kontynuować, tam pokazywać z boku, jak wygląda jakiś atak, albo z góry, czy coś. Przecież to chyba fajnie by wyglądało. O, tak jak teraz, patrzcie, są te. Fajnie to wygląda. Tutaj zbliżenie. I atak mógłby być teraz na przykład. Byłoby widać, jak ten Pikachu atakuje. Co odwalił. Jak co, ja też używam czasem self-destructa, żeby tak się bawić. To jest mój spray. Czemu nie mogę przejść tędy? Miniaturkę poproszę.
bo takie będzie któreś lepsze z tych. Co tam na czacie w międzyczasie? Ale ja odpoczywam właśnie, kiedy siedzę w łóżku. Tak, pokażę jak w tej grze działa lore. Po prostu w trawie pojawia się więcej Pokémonów. Zaraz sobie zrobimy ten shiny hunting obiecany. Tylko musimy znaleźć lepsze miejsce Ojoj, biedny Pikachu. Zagadałem przez was. Kogo wybierzemy teraz do walki? Może Mew. Najgorszy atak jaki zna. A czemu Swifta? A dobra, nieważne. Zawsze mi się podobała ta animacja tego ataku. Więcej 20 poziom. No i masa Pokémonów została expa. Udało się pokonać w końcu lidera sali. 4000 S. Będzie znowu na 10 Great Pony.
Super efektywny. W porządku. Weź w takim razie odznakę pioruna. Ale to nie wszystko. Weź jeszcze to. Dostałem jego autograf. Jeszcze Thunderbolt. Co tam, Pikachu? Czujesz się lepiej? W ostatniej walce? Dobrze, i to jest ten moment, w którym możemy zakończyć ten odcinek, bo dalsza część przygód będzie w kolejnym. Stawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się. Chciałbym się widzieć już, jak się zdrowieje. No, jeszcze będę nagrywał.